W czwartek, 16 kwietnia, dotarły do nas bardzo dobre wiadomości dotyczące pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na inwestycje drogowe. W sumie w tym roku gmina otrzymała prawie 4 300 000 dotacji na drogi gminne. Tak jak informowałem na początku roku, otrzymaliśmy 1 120 000 na dofinansowanie dróg w Aleksandrówce w Chinowie oraz ulicy Wójcików. Kolejny wniosek był rozpatrywany. Jak słyszeliśmy, wczoraj premier uruchomił Fundusz Dróg Samorządowych. Dzisiaj wojewoda ogłosił wyniki naboru i nasz wniosek otrzymał prawie 3 200 tysięcy dotacji. Środki te przeznaczone będą na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych. Będą to ulice na osiedlu Borki, ulica przemysłowa oraz ulica 11 listopada. Wszystkie wykonamy w tym roku. Bardzo mnie to cieszy, bo jest to dobra wiadomość w tych trudnych czasach. Duże pieniądze dla gminy ale także element rozruszania gospodarki, bo wiemy, że nadchodzi kryzys gospodarczy. No a druga dobra wiadomość, że przetarg był już w styczniu, czekaliśmy z rozstrzygnięciem, wygra przedsiębiorca z Kozieńc, bo złożył najlepszą ofertę, więc możemy powiedzieć, że podwójna radość, bo też podatki i praca będzie tutaj na terenie naszej gminy. Więc cieszymy się, realizujemy, czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych wniosków, które składaliśmy, na inne dotacje, spokojnie realizujemy to, co... Otrzymujemy to, co jest potrzebne dla naszych mieszkańców. Jak podkreślił burmistrz, jest to największa kwota dofinansowania na drogi gminne w jednym roku na terenie Ziemi Kozienickiej. Oprócz gminy Kozienice dofinansowanie otrzymała także gmina Głowaczów w kwocie prawie miliona złotych.